padało troszkę. Cześć, Adam. Ekipę? Przywiozłem Cześć. Wam zasłużonych pilotów. No i o to właśnie chodzi. Odwrócić i próbuj z nim lekko do przodu, ale bardzo ładnie przytrzymaj, tak, przytrzymaj, trzymało jak zawiało, nie puści normalnie. Super wiatr, patrz. Przytrzymać odwrót, bieg, 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 bieg. Wsiądź! Lewa! Dobrze. I biegniemy! Biegniemy! O, ślicznie! Jest żagiel! Odchyl się trochę do tyłu. O tak. Skowronki śpiewają. Ale to chłopy to do nauki, o to jest za dużo lasu. Szukamy tej nowej górki właśnie. Rozpogodziło się nami, chyba trafiliśmy. Tam widać samochód. Nawet widać człowieka wchodzącego chyba tam na górkę, na polance. Krzysio wystartował, ale jeszcze żagielka nie ma dobrego. Według CM-ów porywał się miało wiać do 15 metrów, a stałego miało być 6 metrów. Wylądował na szczycie. No, jako tame bobry zrobiły. Dziki zbuchtowały lądowisko. Cześć, witam cię. Cześć. Cześć, witam. Daj się do lewej. Tu będzie podnosiło. I już podnosi. Jeszcze, dawaj. Jeszcze, wyciągnij. I prawa. I już prawa, i już prawa. Tu masz tylko noszenie w tej chwili. Nawet pan Mirek dotarł na górę. Krzysiu, jak to miejsce się nazywa? Łazisko może. Łazisko.
tylko 35 metrów, ale jak widać da się polatać. Krzysio zaraz komin jakiś wyczuje i pewnie pójdzie wysoko. No trzeba! Latać. Nie, najpierw się uczyć! Tutaj gdzieś stoi kominek, właśnie przed chwilą Krzysia podniosło, fajnie zrobił kółeczko, nabrał wysokości. Już za stówę ma. Cirek, jak się lata na Black Hawku? Mocna bestia. Mocna bestia, mówisz, no. Tak? Czuć moc. Jest. Nie do porównania z naszymi żadnymi. No powiem ci, to inna bajka zupełnie. Aha. Tam masz 2000 na silniku. Tylko? Na jednym. No. A dwa silniki. No tak. Się daleko i wysoko na przedpolu. Tam pewnie dorwie jeszcze kominek jakiś i jeszcze pójdzie wyżej. Odbijało, bo coś go tarmosiło. A zeszło. Wiesz, gdzie jest Skierbieszów? I za Skierbieszowym na Łazisko. Gdzie? Mnie wysłał Krzysiu i musiałem się za mocno pytać, żeby gdzie to, rozumiesz, bo nie chciało wejść. A gdzie jest Krzysiek? Powietrzu. Nie widzę go. Krzysiek poszedł do tyłu. A, poszedł z kominem do tyłu. A jest tutaj z tyłu Krzysiek. Wrócił z nadpól. Jak Mateusz warunki? Ponoć dobre mówią. Troszkę też w plecy pcha, można wyjść. Jak oceniasz warunki? Narobić. W końcu wiosna, tak. Będziesz spokojnie, nie wieje. Będziesz, mocy, ja nie jest. Będziesz brał meru, czy nie? Pół godziny? Nie, a ile przewyższenia miałeś? 250? 200 metrów. 250. 250. No, ale też wylądowałeś tylko dlatego, że chciałeś. W tej chwili nic nie wieje. To swobodne skrzydło. A tam widziałem filmik, puściłeś taki, to tam chyba ze 200 kg w ciągu 224. Było. 224. To na jakim to silniku? BMK 100. No ładnie, kurde, dmuchnęło. No, zdrowo. Śmigło musieliśmy zmienić na 4-łopatowe, bo 3-łopatowe nie było w stanie odebrać mocy z silnika. O! Mirek! No.
Ale ten zapasowy to wyciąg na wierzch, bo ty go tam pod spód gdzieś wsadziłeś. Oddaj dzieciom piłkę. To powiedz, Krzysiu, co to za skrzydło przyniosłeś? Nowe skrzydełko, Yupi, Meru. Nowa dwurzędówka. Jakie to ma, Krzysiu, wydłużenie? 6,9. 6,9, no tak. Prawie 7 metrów, ładnie. A komory wielkości kieszeni w spodniach. Krzysiu, a jaką doskonałość ma ten glide? Nie powiem. Nie wiesz? Tak myślę, nie wiem, około 12 na pewno. No to ładnie, to już jak stare lotnie. Nawet nie takie stare. Nawet nie takie stare. Taka normalna lotnia szkolno-rekreacyjna w granicach 9 ma. No to 8-9, więc... Praktycznie nie ma. No nie wiem. Tak się robi wysokość. Można? No teraz poproszę to samo. Oj, proszę bardzo, kogo ja widzę? Kazimierz, Zbigniew, kopę lat. Cześć, Kasiu, witam cię. Cześć, Kasiu. Miło cię widzieć po tylu latach. Nie mnie. Było, nie? Klamka od zapasu mu wisi, żeby gdzieś nie zaczepił, bo... Ten gość, nie? Z Janowca. No, ty on to strzepnął chyba, patrz, nie widzę tej linki już. Chyba trawa, bo...